Oto panna pocznie i porodzi syna. Nazwą go imieniem Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. W Ewangelii świętego Łukasza Maryja, Matka Jezusa, pojawia się po raz pierwszy w scenie zwiastowania. Znamy to biblijne wydarzenie. Archanioł Gabriel przybywa, by oznajmić świętej dziewicy z Nazaretu, że pocznie z Ducha Świętego i wyda na świat Jezusa, Bożego Syna. To sam początek ziemskiej historii Jezusa. W scenie tej widzimy tylko dwie postaci. Anioł, figura duchowa, niecielesna, posłaniec Boga, i ona, kilkunastoletnia dziewczyna z Galilei, od tamtego momentu Matka Boga i chyba najbardziej wpływowa kobieta w historii świata. Nie wiadomo, gdzie dokładnie miało miejsce zwiastowanie, ile trwało to spotkanie. Nie wiemy też, jak wyglądało. Niektórzy podejrzewają, że może wszystko dokonało się gdzieś we wnętrzu Maryi. Może ona wprost zewnętrznym spojrzeniem nie ujrzała wcale anioła. Doświadczała jego obecności. Ale może wzrokiem nie. Może ta tak zwana sacra conversazione, czyli święta rozmowa, trwała tylko kilka minut. Albo też może przebiegała przez długie godziny. Wyobraźnia twórców przedstawiających pędzlem scenę zwiastowania okazała się w historii sztuki bardzo szeroka. Z grona najwybitniejszych dzieł wyjmiemy tylko dwa obrazy. Malowidła włoskich artystów późnego średniowiecza i renesansu. Zwiastowanie Simone Martiniego i dzieło pod tym samym tytułem Fra Angelica. Na obu, po lewej stronie, klęczy anioł ze skrzydłami, po prawej zaś zasiada Maryja. Teologowie zwracają uwagę, że miejsca obu postaci nie są przypadkowe. Boży posłaniec zapowiada przyjście na świat wcielonego Słowa, a kierunek Pisma, czyli Słowa zapisywanego, w cywilizacji zachodniej następuje właśnie od lewej do prawej strony. Maryja na obu obrazach ubrana jest w ciemny maforion, wierzchnią szatę, długi kobiecy szal sięgający od głowy do stóp. Niektórzy zobaczą w tej szacie znak otulenia Maryi szczególną łaską Boga. Obie postaci nad głowami namalowane mają złoty nimb, czyli świetlisty okrąg symbolizujący ich świętość. Na obu obrazach, wydaje się, brakuje upiększeń i niepotrzebnych dodatków. Z malowideł dociera do nas prostota, cisza i spokój. Oba cechuje też zdecydowana oszczędność środków i skromność wyrazu. Tak jakby artyści chcieli powiedzieć, że tu liczy się treść, tajemnicza treść Boga. Forma ma natomiast drugorzędne znaczenie. Zwiastowanie to wydarzenie, na które my patrzymy trochę jak na wielkie, święte, majestatyczne i jednorazowe działanie Boga, któremu spodobało się tak, a nie inaczej ogłosić światu swoją boską wolę. Zgoda. Zwiastowanie Maryi o poczęciu Jezusa było takim jednorazowym i niepowtarzalnym wydarzeniem w historii. Ale czy Pan Bóg ma kiedykolwiek związane ręce? Czy nie może tak, jak sam chce, dokonywać zwiastowania również innym i ogłaszać to, co jest Jego niebiańską ofertą
nawet po wielokroć. Może zwiastowanie jest także czymś prostym, czymś o zdecydowanej oszczędności środków i skromności wyrazu. Zobaczmy, że w tak rozumianej idei zwiastowania okaże się, że może ono być dedykowane wszystkim i dotyczyć proklamowania Bożych spraw także i nam. Jedna pani powiedziała kiedyś: mi Pan Bóg nic nigdy nie zwiastował. Żadnego anioła w moim życiu nie było. Zastanówmy się, czy możemy tak powiedzieć. Czy nasze deklaracje są uprawnione, czy tak faktycznie się dzieje. Przypomnijmy sobie, ile razy słyszeliśmy w swoim sercu jakiś domniemany głos, podpowiadający nam konkretny wybór dobra, prawdy, piękna. Ile w naszym sumieniu odczytywaliśmy, że trzeba zrobić tak, a nie inaczej. Ile razy przejawialiśmy jakąś myśl o porzuceniu grzechu, świadomego i dobrowolnego zła. Ile razy to było? Warto odpowiedzieć na te pytania ile razy. Tak konkretnie, namacalnie. Bo być może tyle razy, ile one się pojawiały, to tyle razy następowało nasze zwiastowanie. Gorliwy kolega na jednej z parafii przeprowadził pewnego razu na zbiórkę ministrantów swojego kumpla z podwórka. Był niechętny, ale poszedł. Kolega sam odszedł po kilku miesiącach, a kumpel został w służbie liturgicznej jeszcze na kilka dobrych lat. Potem, żeby było ciekawiej, wstąpił do seminarium duchownego i 2 lata temu został księdzem. Kto by pomyślał, że kolega z podwórka okaże się aniołem zwiastującym Boże dzieła. Taki kolega anioł. Myślę, że Pan Bóg posyła do nas swoich wysłańców. To się dzieje i dzieje bardzo często. My tylko nie umiemy znaków naszego zwiastowania właściwie rozpoznać. Nie chcemy często w zwiastunach dobrej nowiny zauważyć Bożego działania. Nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Pana, czytamy. Trzeba uważać na swój strach. Anioła Bożego można się zwyczajnie przestraszyć. Można zwiać w bezpieczne miejsce i udawać, że nikt mi nic nie oznajmił. My się boimy naszych zwiastowań, bo wyczuwamy, że kiedy powiemy za Maryją: niech mi się stanie według słowa Twego, to nasze życie może się zmienić. Że może o 180 stopni Pan Bóg je poprzestawiać. Że w tym życiu może jakoś nieźle namieszać, poukładać na swój sposób nasz dotychczasowy porządek. Zwiastowanie, myślę, jest ryzykiem. Tak jak było dla niej, tak może być i dla nas. Ale jakże bardzo opłacalnym. Może trzeba spróbować. Zaryzykować. Kto wie? Może za ileś lat jakiś futurystyczny malarz z przyszłości namaluje pędzlem scenę Twojego zwiastowania, na której po prawej stronie będziesz Ty. Odważny, życiowy ryzykant. A po lewej Twój kolega z podwórka, Twój anioł.